Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z eFootball i rozpoczęło się sezon pierwszy Underway. Mamy te, te wszystkie dywizje, te ligi i e football, mamy też eventy, na których można zdobyć fajne, 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 jak się to mówi, fajne nagrody. Czekajcie, czy to tutaj, czy to tutaj, nie pamiętam gdzie to było, kurczę, bo wczoraj katowałem ogólnie te mecze... No właśnie tutaj o, o to mi chodziło. Tutaj mamy fajne eventy a wczoraj katowałem sezon pierwszy Dywizję online dziesiątą przeszedłem gładko 9. No, póki co same przegrane także Beka Czunia. Tutaj mamy trzy eventy J League American League i Spanish League. Dodatkowo za logowanie dostajemy dostajemy jakieś tam profity i możemy je wymienić na kontrakty. Już wam powiem, gdzie to się tutaj sprawdza. Tutaj jest nominating contract. Ja chyba niestety nie mam kontraktu, tak. Albo mam? Nie wiem. Póki co kupiłem sobie tego Marshala Rutiego. Ale mamy tutaj też Cicciarito, Vele, jest Aleksandre Pato. Także kurcze jest tutaj dużo ciekawych zawodników. Ja niestety nie mogę sobie ich kupić. Z tego względu, że... Właśnie, nie mam tego. Nominative Contract i uwaga, tych zawodników nie możemy ulepszać. Ja myślałem, że możemy ich ulepszać, dlatego kupiłem sobie tego Marshala Rutiego 81 Overala. On ma 17 lat. Myślę, kurwa, zajebiście, nie? Będę mógł go rozwijać. No a tu się okazało, że nie można ich kuźwa rozwijać. Także tu do dupy, tutaj jest standardowa lista transferowa co jeszcze można tutaj dodać ciekawego no ogólnie warto się logować po prostu ja już dostałem 10 tysięcy punktów do treningu już wam powiem gdzie to jest tutaj level training widzicie mam 10 tysięcy kurcze punktów do dwa razy do wykorzystania także to też jest spoko opcja i zastanawiam się kogo tutaj ulepszyć czy może przy okazji kogoś kupić? Ogólnie kogoś kupię. Potrzebuję na pewno kogoś jako wzmocnienie na środek obrony dla Pujola. Także klikam sobie Y, sortuję sobie, filtruję pod CB i Kamdan. I mamy tutaj zawodników, mam prawie 700 tysięcy GP. Ja sobie jeszcze przesortuję od player value, price, price może najwyższej. I ja tutaj mam, miałem kilku upatrzonych. Poniżej 25 roku życia. Także zaraz wam tutaj ich przedstawię. Dobra, po długich namysłach biorę upamykano. Eee, no, fizykal kontakt 82, Aggression, tutaj. Wszystkie atrybuty do de de defensywy to tak pra powyżej 70. agresję już kurczę 80, jumping 79. Dopozę do quick game. Eee, tam wystarczy, że wyślę mu dwa punkty i będzie już na 95 mieć playstyle. Team Play Style, All Playing Styles, no to tylko Long Ball Expert, Layer Skills, także tutaj widzę, że trochę tego ma, także wydaje mi się, że będzie to spoko opcja. 23 lata, także też y, trener nam pomoże w, w we wprowadzeniu go, bo poniżej 24 wiadomo tam mają plus 100% do, do czegoś tam. Także wymieniamy go w składzie i kurczę będziemy cisnąć. Damy mu oczywiście też trening, oczywiście. No niestety póki co nie mamy, także teraz go tutaj do meczu przejdziemy i jakiś tam trening też mu się przyda. Player Actions ogólnie, no to też mu damy. No to w sumie tutaj też, właśnie przy samym levelu te punkty wzrosną. O kurczę, tutaj co tu się stało? 18, no kurczę. Nie, no, damy mu te stówy. A może jeden taki. Tak, jeden taki, przeprowadź trening, 22 punkty będą kurcze do rozdania, także już tutaj przechodzimy do player progression, playstyle, bierzemy na 95. Long ball counter, jest kurcze skubany w long ball counter, dobry. I, i teraz kurcze tutaj sobie weźmiemy coś ciekawego, oczywiście defending, oczywiście tutaj jumping, potrzeba mu kurcze dużo. Właśnie w speedzie, nie, może w speedzie nie, bardziej chodzi mi o staminę. E, acceleration, balance, dribbling niepotrzebny. Low pass, dobra zrobimy tak. Shooting niepotrzebny, o w ten sposób. I dwa punkty jeszcze nam zostały do może defending. O, może w ten sposób, dobra. Nie discard Matołku tylko use points i ciśniemy z koksem. Pięknie zlewelowany i kurczę, już można cisnąć z nim. Zobaczcie, 85 wyrala pięknie zmieniony Zobaczmy, jak teraz się układa nasza siła zespołu. Już obronę mamy w miarę spoko. 88 nawet tutaj ma, skubany, dobra. To mnie, to mnie jara, bardzo mnie to jara. Jeszcze będziemy potrzebować kilku zmian w zespole, ale to przyjdzie wszystko z czasem. Obrona już jest w miarę spoko. Mamy też dwóch zawodników na prawo, prawą pomoc, znaczy prawą obronę. Molina i Marshal Ruti. No póki co nie będę go wymieniał. Wiem, że nie mogę kurczę nic z tym zrobić. Yy, ale na razie go zostawimy. Nie będzie mi się mógł niestety rozwijać. Ale ciul z tym. Dobra, jeszcze zostały nam jakieś dwa treningi. Ale to na razie zostawię dwa treningi. Czy jeden trening ten na 10 tysięcy punktów. Nie wiem, mniejsza z tym. Koniec tego dobrego. Przechodzimy do eventów. A jeszcze e, e, prosiliście mnie, żeby kurczę wam podać jakie mam ustawienia kontrolera. No, to takie. O, w ten sposób. RP to jest Special Controls Change Cur Cursor Change, czyli tam zmiana zwodnika LB, RT Sprint, LT Shield, czyli w, w, w ataku obrona, ochrona piłki. Tutaj jest podanie prostopadłe, dośrodkowanie strzał, podanie player movement. I w defense jest tak, o, tak standardowo. To są chyba. Ile się nie mylę, alternatywne Call for Pressure, czyli zawołaj zawodnika, żeby wspomógł kurcze pressing. Zmiana tutaj zawodnika. Też sprint, matchup. To jest, nie mam pojęcia. Tutaj goalkeeper mi wybiega. Ślisk. Shoulder Church, czyli z bara i pressure. A, dobra. No to tyle. Kamerę. No to kamerę już wam powiem, że wziąłem od Filipa z kanału Fan Lam. Dynamic White ja trochę ją zmieniłem, bo on tutaj miał tam, e, powiedział, że na 0 i na 10 chyba miał. Ja tam sobie troszeczkę pod siebie dostosowałem, żeby kamera nie była tak wysoko. Dobra i możemy przechodzić do meczu, koniec tego pierdzielenia. Events i sobie zagramy Panieżlik nie no American League. W League każdy będzie grał, dlatego ja sobie zagram Vancouver. Bo mi się kojarzy z igrzyskami olimpijskimi sprzed. X lat. Widzicie tutaj mamy 2000 GP do wygrania i za zrealizowanie tego pierwszego wyzwania mamy 1000 punktów do treningu, także kurcze warto grać w to wszystko. Warto udoskonalać swój zespół, żeby było zgranie, żeby była moc. No i tyle, przechodzimy do meczu. Dobra, lecimy z przeciwnikiem, w ogóle zapomniałem, że tutaj trzeba ustawić sobie zespół, A, ale ciul, zobaczymy, nie wiem jakim on gra. Ustawieniem ten skład, ale oczywiście sprawdzimy go. Pierwsza szansa, Kurcze jeszcze super go bity. No, niestety, kurde troszeczkę za daleko. Nie ja do tej piłki, a była, była szansa na uderzenie. No, teraz przeciwnik miał swoją sytuację kurcze i tak, tak. Powiem Wam póki co, mecz takiej niedokładności, chaotyczności. Brak jest takich klarownych sytuacji. O, i teraz jest rzut wolny z ciekawej odległości. Także przeciwnik nam tu podaje pomocną dłoń. Zobaczmy jakie tutaj mamy kurcze zawodników do wykonania tego wolnego, no za wiele Tutaj nie ma, no to Spróbujemy tak no, Za nisko niestety I Koniec pierwszej połowy Póki co 0 do 0, no i tak powiem wam bez szału, zobaczmy jak tutaj to Wszystko wygląda 3-2-3-2, no, powiem wam taka Spoko nawet formacja, zobaczmy, a tutaj jeszcze ma w ogóle Zawodników jakimś 50 takim gram Aha, to i tak w sumie bez szału. Kajo Aleksandrę. Aha, skończył mi się czas. No super, dobra, mniejsza z tym. Zaraz zmienimy tam tego defensywnego pomocnika. No i lecimy z koksem. Druga połowa przed nami. No i kurczę, spalonego nie było. Ale niestety, no, zbyt małe umiejętności, żeby przyjąć tą piłkę i żeby mu nie odskoczyła. Ale ma farta, piernik. No nie, no nie wierzę. Wybronił to! A to. Kurde, no nie wierzę, co tu się odjepczyło w tym momencie. Przegrywamy 1 do zera po takiej totalnej kopaninie. O, ale teraz może się uda. Dobra, faul tutaj widzę. Przynajmniej na żółtą. No właśnie, ale no nic nam to nie daje, wciąż kurde przegrywamy, jeszcze mamy wolnego, no nic, spróbujemy teraz Jeszcze raz, tylko teraz Nauczeni doświadczeniem troszeczkę mocniej to zrobimy Siedzi Siedzi, master free kicker Zajebiście Pięknie to zrobiliśmy, no i kurcze zajebiście mam Nie wiem, czy pierwszy gol z wolnego W pełnej wersji futbolu, chyba tak Ale wie. No właśnie, kurczę, to jest to. Trzymam Y, żeby bramkarz wyszedł i on mi to uznaje jako podanie prostopadłe. I tracę piłkę w głupi sposób. Uuu! Ale tu pięknie wszedł, kurczę. Jeszcze bez, bez żadnego faulu. Podoba mi się to. No ale dalej, kurde, no nie wierzę w to. Komedia z tą obroną. Nie wiem, co tam w ogóle mój zawodnik robił przy bramkarzu. On został tak wycofany kompletnie. Dziwne. Nie umiem w obronę tak czy siak. Aj, tu już spalony na bank. Niestety. Co on zrobił? A co ja zrobiłem w ogóle? Czemu on tego w bramkę nie trafił? Ja w ogóle się zapatrzyłem, kurczę, bo zmieniałem akurat taktykę na atakującą. Patrzę się, a tu piłkę mam pod nogami. Ja pierdzielę, że tego człowiek nie wykorzystał. No i niestety tak to jest. O matko, bramkarz. No i tu jakoś potrafi kurna pajac to wybronić. To też. No i to taki upośledzony. Hehe, piłka, eee, obok przeszła. Aaa, noż, kurna! No! 3-2 w końcu, trochę poklepaliśmy i jakoś to w miarę wyszło, ale... A no, chyba jednak wolę swoim składem ciupać, bo przynajmniej on jest taki troszeczkę taki zwinniejszy cały ten skład, a tutaj się czuję tak jakbym sam grał kuźwa na orliku. Chociaż nie grałem kurna z dobre parę lat. Brawo! Brawo Kretynie. No ale rozklepane pięknie. 4-3. Szkoda, że wbiliśmy sobie samobójstwo na 4-2. Niestety. No i koniec. Koniec przegrywamy 4-3. Niestety, no mecz nie należy zaliczyć do udanych. Dobra, zagramy sobie jeden mecz w dywizji 9. Jak widzicie póki co 04-1-1 i 4-1 w dupę. Także jeden remis, jeden pukcik. Ogólnie jakieś problemy były z, z tymi meczami online, bo widziałem, że tam jakaś się pojawiła. Notka o tym, że cały czas są problemy i, no, i czasami po prostu meczów nie zlicza. Też czuć, że po prostu ta gra nie jest taka płynna. Przynajmniej jak dla mnie. Stałem mocno w papę jeden mecz i nie zaliczyło mi tego meczu, także chociaż tyle, nie? Hehe, <laughs> nie widać go. No I zobaczymy, jak się, jak się spiszemy teraz. Ogólnie, no, jakoś sobie nie radzę. Nie jestem jakimś tam pro-gamerem. Dopiero to są moje takie pierwsze kroki w futbol football w PSA21. Też sobie troszeczkę pograłem. Nie grałem tak dużo. Tego można powiedzieć, że. O, jestem nowicjuszem. Mimo, że w PS grałem ho, ho, ho 10 lat temu. 9, 10, 11, 12, 13 i skończyłem na 14. 14 już mi się nie podobała, bo to była taka większa zmiana, także już mi się nie spodobał ten, ten, ten gameplay. Dlatego wtedy, wtedy przestałem sobie ciupać. Na kilka w sumie lat. No i teraz sobie wracam sobie ciupię dla fanu, chociaż póki co nie mam z tego fanu, bo kurna dostaje stromotnie w dupę. Że trzeba się będzie ogólnie nauczyć sterowania, nauczyć tego wszystkiego i z czasem, z czasem jakoś się mój pewnie poziom polepszy. Ale póki co większość meczów przegrywa. Jakoś mnie to nie dziwi. Dobra, rozpoczynamy mecz. Dobra, mamy nowego obrońcę. O kurczę, już widzę, że się gra trochę przycina. Nie podoba mi się to. No już mi się to kurczęć od nie podoba. Dobra, upamykano. Masz pierwszy. Miałeś pierwszy tam prawie Pierwszą szansę na kontakt z piłką w naszym zespole O matko ale to będzie ciężka gra już widzę cały czas się tnie Zobaczcie jak się to tnie cholerstwo I To nie jest wina mojego Oneta O dziwo bo w poprzednim meczu się kurna nie cięło Mam pierwszy strzał w meczu boczna siatka Znaczy pierwszy albo drugi jest taki już poważniejszy. No kurcze, bramkarz tutaj stanął tam, gdzie miał stanąć. Nie wiem komu tą piłkę posłałem. Tam też nie wiem komu posłałem, no ale dobra. No przeciwnik póki co cały czas na wrzutki ciupie, chociaż też się stara środkiem wejść. Uch, no ale blisko jest, ale to kurde zacinanie się, to jest niesamowite, jak to tnie Ja ale to jest po prostu dramat Oho, <laughs> Komedia, jak jeszcze z tego gol będzie, po prostu ekstra klasa i tyle Koniec pierwszej połowy Prze no, przegrywamy. Hurna, już z automatu przegrywamy. Remisujemy ze Stockport Canty. No i ciśniemy do kolejnego. do kolejnej połowy. Czuję się normalnie, jakbym oglądał nielegalnego streama. I polską ekstraklasę. No, jakbym oglądał polską klasę na nielegalnym streamie. Tutaj zaczyna się wszystko, a też poziom gry to po prostu jest komedia. To jest niesamowite, kieza mi wyskakiwał, że tam już kurczę, wybiega, już podaje. Kurna, ręką macha, nie? A jak jest, przychodzi podanie, no to kurna zatrzymuje się i stoi w miejscu, no to jest po prostu super. No ale spalony potężny musiał być. Ale poka pokazał mu tam, jebni się w łeb chłopie. Ja pierdziela, jak to się tnie, to jest niesamowite. Nie wiem, też macie takie problemy? Dajcie znać w komentarzach, czy, czy kurna to jest... Po prostu serwery siadają od ilości kurna meczy i graczy online, czy, czy jak, bo to jest kurna niesamowite co tu się odpiernicza. No i gol, no i kurna gol, ja pierdziele, no Gol, Romario, ty matole, no Ja pierdziele Nie, ale to jest komedia z tym y, zacinaniem się, ja wiecie kurczę, już, już tam pojolem sobie leciałem, kuźwa, leć, 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 chłopie, skręcaj, podaj, nie, skręcaj, skręcaj, skręcaj On robi kurna 20 metrów jeszcze zanim poda Romario, strzelżesz to, chłopie nie wierzę, co tu się odsrało. Tu się grać nie da. Na kata, no szkurła. Patrzcie, co się dzieje. To jest. O, matko. Brawo, Fabiański. Ciśnij, że chłopie, tą piłkę daleko. Nie wiem, co ten pływal tu robi na ataku, no ale dobra, no. I tak, kurna, gówno jedno wielkie z tego. Ja pierdzielę, no i 2-0 2-0 Oj nie, no a jed no jednak nie Ale kurczę, no nie mogę się Wstrzelić w te ligi, kurna to już jest chyba Trzeci przegrany mecz w lidze Jeden remis, to jest komedia Albo się grać nie da Albo po prostu przeciwników mi wyszukuje Takich, że to jest Niepojęte Kurczę, też macie takie problemy Czy nie, bo mi się nie chce wierzyć, że w jednym Meczu kuźwa wszystko jest ok, a w drugim nagle Kuźwa tnie na potęgę Dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania co do co do moich ustawień, jak to się wszystko prezentuje, to da, dawajcie znać. Wejdę sobie jeszcze w my team i na pewno jakiś trening wykorzystam dla, nie wiem, Kiezy albo Ansufatiego. Dobra, mniejsza z tym. Kończymy odcinek. Trzymajcie się. Dobrego weekendu wam życzę. Ja jutro kurna w sobotę piąta rano pobudka Na zawody wędkarskie jadę, no także beka. Zachciało mi się. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.